Cześć! Dziś opowiem Wam o bardzo porządnym euro, czyli trudnej grze, w której trzeba trochę policzyć, trochę się nakombinować, trochę pogłówkować. Mowa o Grand Austria Hotel. Dziękujemy Lookout Spiele, wydawnictwu, które przekazało nam tę grę do recenzji. No i co? Jesteśmy w hotelu. Musimy naszym klientom zaserwować coś w restauracji, a następnie przygotować dla nich pokój. To tyle, jeżeli chodzi o temat. Natomiast sama mechanika, perełka. Generalnie bardzo ta gra mi się podoba. Ona jest przeznaczona dla od 2 do 4 osób. Moim zdaniem najprzyjemniej gra się właśnie w 2 osoby. Wtedy nie ma tego czekania na swoją kolejkę, nie ma dłużyzn i nie ma oczekiwania. Przy 3 osobach już rzeczywiście trzeba chwilkę poczekać, szczególnie jeżeli gramy z kimś, kto lubi troszeczkę dłużej pomyśleć nad swoim ruchem, wtedy ta rozgrywka może nam się troszeczkę dłużyć. Sama gra trwa około godziny do półtorej, w zależności od liczby graczy i przeznaczona jest zdecydowanie dla dorosłych, dla osób powyżej 12 roku życia, dlatego że ma dość skomplikowane zasady, a o tym przekonacie się za moment w Laboratorium Zasad. Witam w Laboratorium Zasad. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grze Grand Austria Hotel. Gra toczy się przez 7 rund. Teraz gra jest przygotowana dla 2 graczy. W trakcie gry przed każdą dużą rundą będziemy turlać wszystkimi kostkami, przypisywać je do każdego z 6 pól, po to, żeby zobaczyć, jakie akcje mamy do dyspozycji. W swoim ruchu gracz zabiera jedną z tych kostek do siebie, zmniejszając liczbę kostek na planszy i wykonuje akcję do niej przypisaną. Te akcje to jest dobieranie sztrucli i ciasta, kawy i wina, kupowanie pokojów, dobieranie pieniędzy oraz takich specjalnych punktów na torze imperatora, wystawianie pracowników, którzy dadzą nam różne specjalne zdolności albo zapunktują koniec gry i akcja uniwersalna, która pozwala za pomocą tych kości wykorzystać dowolną inną akcję. W trakcie gry będziemy kupować, pozyskiwać klientów naszej kawiarni, podawać im dania i napoje. Następnie, jeżeli zaserwujemy im wszystko, na co mieli ochotę, będziemy ich wysyłać do pokojów, które też będziemy kupować w trakcie gry, zamykać te pokoje i w ten sposób mamy obsłużonych klientów, co daje nam punkty zwycięstwa i różne specjalne dodatkowe zdolności. Po 3., 5. i 7. rundzie przychodzi Imperator i sprawdza, na którym polu na torze Imperatora jesteśmy i daje nam za to punkty oraz każe nas bądź nagrada dodatkowo za to, jak bardzo daleko jesteśmy zaawansowani na tym torze. Na koniec gry sprawdzamy jeszcze, czy komuś się udało w trakcie gry spełnić specjalne cele, które zostały wylosowane na koniec gry. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś pracowników, którzy dają mu punkty na koniec gry. Dostaje dodatkowe punkty za niewykorzystane surowce, te towary i pieniądze. Traci po 5 punktów za każdego nieobsłużonego klienta. Sumujemy to z punktami, które zdobył w trakcie gry. I osoba, która będzie miała najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa grę. I to już w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o zasady Grand Austria Hotel. Dziękuję bardzo. Gra jest dostępna w Polsce, kosztuje około 140 zł, ale pamiętajcie, że w tej cenie, w tych 140 zł, znajdziecie grę, w którą zagracie na pewno wiele razy. Jeżeli chodzi o zależność językową, to tutaj właściwie to nie ma znaczenia, czy gra jest wydana w Polsce, czy nie, bo jedyne nazwy, jakie się pojawiają w grze, to właśnie, to są nazwy, które pojawiają się na kartach, nie wpływają one na przebieg rozgrywki, więc jakby spokojnie możemy tutaj grać także z osobami nieanglojęzycznymi. Instrukcja. Jeżeli przebrniecie przez instrukcję, to reszta już jest, jesteście w domu. Podsumowując, Grand Austria Hotel to trudna gra, trudne euro, ale bardzo, bardzo regrywalne. Ze względu na zmieniające się cele, ze względu na zmieniającego się imperatora oraz kostki, które w tej grze występują, to wszystko sprawia, że gra na pewno przyniesie Wam sporo radości nie jeden raz.